Zamiast kulturalnie wyszło kuriozalnie, bo jak inaczej określić sytuację, w której o utracie pracy muzycy i dyrygent Suwalskiej Orkiestry Kameralnej dowiadują się z maila podpisanego przez szefa Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wiadomość, że większa część orkiestry i jej kierownik artystyczny nie będzie miała przedłużonych umów pojawiła się na skrzynce Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza w dniu 5 grudnia na 26 dni przed wygaśnięciem umów z muzykami. W ich i moje miejsce bez żadnych przesłuchań Ignacy Ołów planuje zatrudnić nowe osoby mieszkające albo związane z suwałkami, informuje Krzysztof Jakub Kozakiewicz i dodaje, że to jedyne kryterium zatrudnienia nowych kameralistów. Dyrektor pragnie, żeby była to, i tutaj cudzysłów, rzeczywiście Suwalska orkiestra, mówi dotychczasowy dyrygent powszechnie szanowanej i docenianej orkiestry. Na tyle docenianej, że w jej obronie swoje wystąpienia do prezydenta miasta skierowali między innymi tacy artyści, jak wybitny światowej Słaby skrzypek profesor Konstanty Andrzej Kulka, profesorowie Tomasz Strachl. Rafał Grzonka, profesor Janiak, profesor Rogala, profesor Zdunik, dr Kamila Wąsik, koncertmistrz najlepszej polskiej orkiestry, Symfonia Warszawia, Adam Siebers, Marta Kluczyńska, kierownik muzyczny Polskiego Baletu Narodowego i dyrygentka Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz inni, w tym również wokaliści i instrumentaliści, którzy koncertowali z naszą orkiestrą kameralną. Pod internetową petycją w ciągu zaledwie dwóch dni podpisało się ponad 700 osób, które postanowiły stanąć w obronie zespołu. W poniedziałkowe południe przedstawiciele Suwalskiej Orkiestry Kameralnej spotkali się z prezydentem miasta Czesławem Rankiewiczem. Jak nas poinformował Krzysztof Jakub Kozakiewicz, przedstawili włodarzowi miasta swoje argumenty i podsumowali dotychczasową współpracę i relacje z szefem największej instytucji kultury w Suwałkach. Punktem zapalnym konfliktu między dyrektorem Suwalskiego Ośrodka Kultury a kameralistami miał być... Hymn Narodowy, wykonany wbrew dyspozycji dyrektora ośrodka podczas koncertu z okazji Święta Niepodległości. Jak mówi maestro Kozakiewicz, dowiedziałam się, że zagranie mazurka było niewykonaniem polecenia dyrektora. Pan prezydent wysłuchał nas. Niektóre z informacji zdaje się, że go zaskoczyły i zdumiały, powiedział nam po wizycie w ratuszu kierownik artystyczny zespołu. Dodał również, że Czesław Rankiewicz poprosił muzyków o około dwa dni na szczegółowe zbadanie sprawy. Atmosfera tej rozmowy dała nam iskierkę nadziei, podsumował spotkanie Krzysztof Jakub Kozakiewicz. Do tematu z pewnością wrócimy.